Cześć, witajcie, witajcie, witajcie. Dzisiaj mamy wtorek, 15 grudnia. Jeszcze został tydzień i się ściemnia. Ja pojechałam do jednego sklepu, się okazało, sklepu nie ma, więc zdziwiłam się, bo myślałam, że jest, ale go nie ma. Chciałam kupić sobie farbki do malowania, bo mam nowy pomysł. Co wam chcę powiedzieć? Jest godzina 13:47 i od paru dni nie było słońca, więc to słońce dzisiaj w tej chwili wyszło. Więc ja postanowiłam nagrać dla was właśnie nasze zimowe, piękne słoneczko, które wyszło i za godzinę już go na pewno nie będzie, więc to jest jedyna chwila, przepięknie widać góry Esja, także zaraz zobaczycie. Jadę do Seltjarnarnes na sam koniec, tutaj właśnie za Reykjavik, chociaż tak jak się patrzy na mapie, to wygląda jak Reykjavik. No. Także jadę. Jak widzicie, dzień jest przepiękny. I ja jadę przepisowo 30. Zobaczcie, jak tu wszyscy pędzą. Ja jadę 30. Specjalnie tak pojadę, bo tu jest ten znak. Przed nami jest hotel, który buduje Bill Gates po prawej stronie. Widzicie, prace budowlane nadal trwają. Pięciogwiazdkowy. Jedyny w swoim rodzaju na Islandii, gdyż Islandia nie ma pięciogwiazdkowego żadnego jeszcze hotelu, także to będzie pierwszy. No, jestem na Grandi, tak się nazywa ta część Reykjaviku, Grandi. I jadę do Seltjarnarnes, pokazać wam, naprawdę przepięknie widać słońce. Może dla was to nie jest nic takiego specjalnego, słońce raczej jest oczywistą rzeczą, ale dla nas tutaj na Islandii słońce nie zawsze jest oczywistą rzeczą i wygląda to tak, że mamy go bardzo dużo latem i bardzo mało zimą. Jest taki właśnie skok bardzo duży w dwie strony i często jest tak, jak przeżywamy tą zimę, te ciemności. Wam powiem, trzeba się skoncentrować też na tym, że mamy bardzo dużo słońca latem i mamy go nadmiar. Jak tutaj się przyjeżdża, to jednak w lato jest ciężko spać, bo cały czas słońce świeci. I no tak, ten film właśnie, który czeka, tam będzie widać, bo chyba to była trzecie rano, jak myśmy poszli na wodospad. I no mam nadzieję, że czekacie na ten film, bo ja za każdym razem chcę go zmontować i za każdym razem, tak jak teraz, nagrywam kolejny i tak, ale w końcu ja zmontuję dla was te filmy, ponieważ no muszę to zrobić, gdyż słuchajcie, no sprzed 5 lat filmu nikt nie będzie oglądał. W przyszłym sezonie, czyli w 2021, planuję też gdzieś sobie pojechać i też będę nagrywać, więc jakby nie było, muszę skończyć i chciałabym do końca roku to skończyć. Właśnie taki plan, właśnie taki plan, do końca roku wszystko zamknąć, zgadza się, dokładnie. No, ale tutaj już jestem w Seltjarnarnes, znaczy tutaj jeszcze jest Reykjavik, dokładnie w tym miejscu jeszcze jest Reykjavik. Ale za momencik, już za chwileczkę tam, o widzicie, jest znak miasta Seltjarnarnes. O tu, na kamieniach i w tej chwili wjeżdżam właśnie do Nowego Miasta, także widzicie, jak tutaj się jest, to czasami jest ciężko to rozgraniczyć i trzeba wiedzieć, gdzie miasta się zaczynają i gdzie kończą. Ja przeważnie wiem, gdzie to jest, ale teraz jedziemy na sam koniec. Będziemy podziwiać widok przepięknie osłonecznionej, lekko opruszonej śniegiem Esji. Jechałam już tutaj na sam koniec. Widzicie, jest latarnia, grota się nazywa.
pisze się grota jak przez U zamknięte, ale O, grota. O, jaki piękny jest zachód słońca. Już zaraz będziemy oglądać. Jest oczywiście bardzo silny wiatr, to znaczy może nie bardzo silny, ale silny ten wiatr jest i może być mnie dziwnie słychać, słabo. Zobaczcie, jak tutaj jest pięknie. Tak, idę w strefę wiatru, spróbuję tu się osłonić kapturem. No jest przecudownie dziś. Widzę, że ludzie tu też przyjeżdżają, tak jak ja, którzy siedzą w domu i postanowili chyba przyjechać, zobaczyć widok. Próbuję się tu osłonić, żeby jak najmniej tego wiatru do kamery dochodziło, ale niestety nie wiem, czy mi się to udaje. Jak widzicie, tam góry są bardzo mocno też ośnieżone. To już tam jest Blaufjord, że tam jest stok narciarski daleko, daleko tam. No, ale wam powiem, jest dość ciepły ten wiatr. Teraz już pod wiatr stoję. Glony, które wyschły, jest odpływ. Do groty lepiej nie wchodzić, jak jest odpływ i jest już przed odpływem, bo można nie wrócić. I tu już były takie przypadki. Przecudowne fale są. Dziś nie widać, ale tam na wprost słabo widać. Akranes. Akranes, sztorm. Sztormowa pogoda jest. Ale tak patrząc na Islandię, to jeszcze nie jest tak źle. Zobaczcie, jakie przepiękne słońce. Ono coraz niżej jest. Przepięknie. Przecudownie jest. Wam powiem, że ta kurtka się sprawdza idealnie na wietrze. Jest po prostu wiatroodporna, szczelna. I jestem bardzo z niej zadowolona. I właśnie trzeba takie kurtki porządne tu kupować. No, cudownie świeci słońce. Wiecie, to jest po prostu taka energia, energia. I dziś się też dowiedziałam, że układ planet, który jest na przyszły rok, jakiś właśnie, nie wiem, Pluton, ale Pluton już nie jest planetą, ale no gdzieś tam się ma coś pokryć i ma być właśnie ta dobra energia. Też ja już słyszałam wcześniej, że już teraz pod koniec tego roku wchodzimy w inny etap wszystkiego, jakaś transformacja ma być i też wszystko będzie inaczej. I wam powiem, ja to coś czuję, bo ja już się tak urodziłam, że ja wyczuwam takie różne rzeczy. Mogą w to ludzie nie wierzyć, mogą wierzyć. Ktoś mi ostatnio powiedział, że mam sobie dostawcę zmienić, bo takie rzeczy gadam, ale chodzi o to, że niektórzy ludzie wyczuwają energię, niektórzy nie. Stare dusze wyczuwają właśnie dużo energii, stare dusze. Te nowe dusze, które gdzieś tutaj są na ziemi, one nie do końca te energie mogą wyczuć. Zresztą może one wcale jej nie chcą wyczuć, także ja wyczuwam i ja czuję, że jest jakaś zmiana. O, zobaczcie, gąski. Nie wiem, może się kawałek uda nagrać, bo samochód jedzie za mną. Muszę jechać. No, ale były gąski, jak widzicie, dzień jest bardzo pozytywny. Teraz jadę na cmentarz. Jadę na cmentarz, bo mam zrobione z zimowym latem. Robiliśmy dla babci wieniec świąteczny, żeby właśnie tam położyć i zapalić dla niej świeczkę. I tak, i wam powiem, jeżeli chodzi o te wszystkie dusze, to jeżeli chodzi o te wszystkie dusze, to te energie gdzieś cały czas są. Ja myślę, że my cały czas gdzieś tak krążymy i to mi po prostu pozwala żyć wygodniej na tę chwilę. Tak. Podziwiajmy widoki lepiej. Widać cudownie Reykjavik, katedrę. Katedrę i widzicie, jedzie gościu na rowerze, bo wam powiem, że wbrew, oj, choinka, wbrew temu wszystkiemu, ten wiatr nie jest lodowaty. Jest wiatr, ale nie jest lodowaty i to jest bardzo ważne, bo gdyby był lodowaty, to by nie było już tak fajnie, bo to by było takie, to byłby bardzo przeszywający, bardzo nieprzyjemny, prawda, ten wiatr.
teraz pojedziemy trochę przez Celtier na Ness. Kiedyś dawno temu właśnie w sklepie, gdy pracowałam, to tu jest Hakkoipi. Pracowałam, byłam kierownikiem działu. I tak, i tu dojeżdżałam aż z Grawa, bo górcicy się orientują, to wiedząc, to daleko, z jednego końca na drugi koniec. Ale mi pasowało, bo w sumie było fajnie. O, tutaj zaraz obok, po lewej stronie mój stary sklep. Chyba jeszcze żyje. Tak, jest. Oczywiście. Duża sieć to i jest. O, jaki stary dom całkowicie. To chyba remont całkowity robi. Pięknie. Stare domy właśnie trzeba remontować. To jest tutaj taka klasyka. Dbać o to i wszyscy są za tym, żeby je usuwać, bo to jest takie ich dziedzictwo. A ta ulica to jest taka właśnie główna ulica tutaj w Celtier na Ness. Zapomniałam, jak ona się nazywa. Nie pamiętam. Zaraz zobaczymy, może na jakimś znaku będzie. Coś powinno gdzieś być. Linderbreut? Nie, to nie jest Linderbreut. Tam było Linderbreut. No i tak właśnie jest, że czasami tutaj nie ma oznaczeń tak do końca. One są, niby wszystko jest dobrze pooznaczane, ale wam powiem, zmorą, koszmarem są domy, które nie mają oznaczeń numerów. Domy nie mają numerów. No i to jest takie trochę uciążliwe, zwłaszcza jak pracowałam nosząc dawno temu gazety. No to czasami znaleźć numer domu, jeszcze wtedy nie było internetu tak dostępnego, w telefonie nie było, to wam powiem, było to dość męczące. No ale kto chciał, ten znalazł i zawsze dało się to jakoś odnaleźć. No także widzicie, słoneczko wyszło, piękna jest dzisiaj pogoda. Wiatr, który wywala nam z Islandii to całe zanieczyszczone spalinami powietrze. I do tego słońce, które daje nam pozytywną energię. Zobaczcie, jak nisko jest teraz słońce. Tutaj nawet nie pomogą w tej chwili na szybie, tutaj w samochodzie, te klapki, co są. Bo po prostu jest naprawdę na poziomie asfaltu to słoneczko, także jest bardzo, bardzo nisko. Domków jest, można zobaczyć przedszkole, nie, tak, przedszkole było obok, kolorowe domki, żeby było ładnie, choineczki ozdobione, no naprawdę jest bardzo ładnie, święta, wyglądają elegancko. Aha, teraz już zmienili tu coś, nie można wyjechać w lewo, okej. Kiedyś można tu było wyjechać w lewo. Cały czas coś zmieniają. To skoro jedziemy już tędy, to widzicie, prawie przy lotnisku już teraz jestem. I no tak, już pojadę, nie będę zawracać, bo dla mnie nie ma to sensu na cmentarz, więc sobie pojedziemy. Widzicie, bardzo słabo widać cokolwiek. Trzeba bardzo uważać, bo można czegoś nie zauważyć albo kogoś i będzie problem. W najlepszej sytuacji będzie problem. Tutaj zbliżamy się do lotniska w Reykjaviku. Jest to lotnisko krajowe. Obsługuje loty też na Grenlandię i na Wyspy Owcze bodajże. Na Grenlandię na pewno, Wyspy Owcze zdaje się też. Tak. I to jest właśnie lotnisko, które ma być zlikwidowane tu w Reykjaviku i ma kiedyś być przeniesione do Keflaviku. No ale to już 20 lat tak przenoszą, widzicie, Reykjavik znowu widać. To już 20 lat tak przenoszą, więc no kiedyś pewnie przeniosą.
może jeszcze doczekamy. Przepiękny teren tutaj jest, na którym miasto mogłoby postawić bardzo dużo mieszkań i budynków najróżniejszych, więc tu chodzi właśnie o teren. Tu chodzi też o to, że lotnisko w samym centrum miasta, no to też nie jest najlepszy pomysł, gdyż te samoloty latają nam nad głowami bardzo mocno i często właśnie jak tutaj się stoi na światłach, o tam, gdzie widać pod tym mostkiem, no to jak się dobrze właśnie stanie, w sensie o dobrej godzinie i samolot leci, no to leci nad dosłownie naszymi głowami. Widzicie, pięknie to wygląda wszystko. Objechaliśmy sobie dzisiaj, zrobiliśmy fantastyczną wycieczkę. Od razu lepiej, człowiek od razu pozytywnie naładowany jest energią i wam powiem, tak, ja dzisiaj się dość źle czułam po wczorajszych marszach, po sklepach i obudziłam się dzisiaj, było mi po prostu źle się czułam, cały dzień taki mam ciężki, ale jak zobaczyłam, że jest to słońce, to musiałam po prostu wyjść i no, wyjść. Tak, tak, ja teraz czekam, żeby tu wyjechać, bo wszyscy jadą. Wspaniale, jak tak się podjeżdża i zobaczcie, jakie widoki i góry, i słońce. Właśnie takie uroki są teraz. Piękne. Tak wygląda właśnie wieniec, który zrobiliśmy z zimowym latem i chciałam do niego wstawić świeczkę, ale wiecie co, ja się boję, że to się zapali i nie będę robić problemu, więc będzie tak, jak widzicie, jest przywiązany, żeby go nie zwiało, bo niestety islandzkie warunki są jakie są. Chcę wam pokazać, jak wygląda cmentarz teraz. Teraz na cmentarzu widać właśnie pełno takich krzyży jest. Są to krzyże na baterie podświetlane i na Islandii właśnie dużo ludzi, prawie wszyscy takie krzyże mają. Tu musi być całkiem przyjemnie, na cmentarzu nie może być przyjemnie, ale może być tak bardzo ładnie w tej chwili właśnie w te ciemności jak w Polsce na wszystkich świętych 1 listopada. Także to jest bardzo ładne. Oni właśnie w ten sposób świętują ze zmarłymi święta Bożego Narodzenia. Idą na cmentarz jeszcze tutaj. Cmentarz, na którym leżą normalnie groby są. Idę się przejść, ale tam przepięknie widać zachód słońca i właśnie tak idę w tę stronę. Zobaczcie, ile ptaszków tu na cmentarzu. Jest to stary cmentarz, on już właśnie jest zamknięty i dlatego właśnie musieliśmy kremację zrobić, gdyż tutaj na tym cmentarzu już po prostu nie ma miejsca i ludzie nie są chowani w trumnach. No jest jeszcze jedno miejsce w Reykjaviku, w którym można chować ludzi w trumnach, ale my zdecydowaliśmy się jednak tutaj, zresztą ja wam to mówiłam, i chcę zobaczyć zachód słońca. Także zaraz zobaczymy. Co ciekawe, zobaczyć, tylko trawa jest. Nie ma żadnych nagrobków, nie ma nic. Też takie trochę to dziwne. Jak dla mnie, dla was pewnie też. Jakby tam dojść, tam jakaś droga idzie. Zobaczymy. Też ciekawe, na cmentarz można sobie wjechać samochodem.
tak, zachód słońca. No tak, teraz będzie las islandzki i też nic nie będzie widać, więc ja się będę zawracać. Ja się będę zawracać, no ale tak jest właśnie, o tam, zachód słońca. O, widzicie, wszędzie też są te krzyże podświetlane, tu też na tym cmentarzu. Tak szczerze mówiąc, dokładnie nie wiem gdzie, ale jest grób żołnierzy, nie żołnierzy, tylko ofiar na statku Vigry. Słuchajcie, taki, właśnie nie znam do końca tej historii, ale o tu chyba jest. Właśnie Polacy zginęli przy wybrzeżach Islandii. I nie pamiętam, tak coś mi się... Nie, to nie tu. Nie, ja nie pamiętam, gdzie on jest. Ale też jest taki duży. Chyba, że tam kawałek dalej, widzicie? I to tak można szukać, jak się właśnie przyjdzie i nie wie się dokąd. A w ogóle to ja nie planowałam. I nie wiem, czy mi się uda to odnaleźć, ale zobaczmy jeszcze tu kawałeczek. Tak coś mi się kojarzy, byłam tutaj z ponad 10 lat temu. Właśnie na tutaj na cmentarzu właśnie zapalić świeczkę, więc nie, to nie tutaj. No widzicie, dużo tego wszystkiego jest i trzeba dokładnie wiedzieć, gdzie iść. Ale to jest bardzo łatwo do sprawdzenia, tylko po prostu trzeba się przygotować. Jeszcze możemy zobaczyć, co pod Perlanem, Perlan i właśnie zachód słońca. Tu bardzo ładnie stąd widać zachód słońca. Pięknie widać zachód słońca, on jednak jest jeszcze wysoko. Ja wam powiem, że to tak 21, 22 grudnia. On już będzie za tymi górami i jeżeli jest widoczne słońce, to po prostu jest i duże, i bardzo szybko schodzi. Jak widzicie, z góry widać to o wiele ładniej. Przepięknie. Tam już mamy północ. O tam. I centrum Reykjaviku. Całości nie będę obchodzić, gdyż chciałam tylko tu wejść i wam pokazać ten piękny widok, który właśnie z tej strony ślicznie jest. I tak, i idą właśnie do środka i jadą do domu. Także żegnam się z wami. Dzisiejszy filmik to był bardziej taki właśnie energetyczny, zachodowy, słońcowy. Subskrybujcie mój kanał, klikajcie dzwoneczek. Piszcie oczywiście komentarze, tam mnie widać i ja się z wami żegnam, na razie, cześć!